Do Szczawna-Zdroju przyjechali prezydenci, burmistrzowie i przedstawiciele władzy samorządowej z całej Polski, po to, by rozmawiać o nowych aktach prawnych i wspólnej współpracy. Związek Miast Polskich to organizacja samorządów miejskich, powołana do opracowywania wspólnego stanowiska wobec rządu i promocji miast członkowskich w Polsce i za granicą. Organizacja powstała w 1917 roku i działała aż do wybuchu wojny w 1939 roku. Związek miał wpływ na proces legislacyjny, promował gospodarkę i kulturę miast. Prowadził działalność wydawniczą i szkoleniową oraz wymianę doświadczeń pomiędzy służbami miejskimi. Utrzymywał kontakty z podobnymi organizacjami w innych krajach. Tak, jest to najbardziej reprezentatywna organizacja grupująca samorząd miejski w Polsce. Bardzo prężna, bardzo ważna, będąca naszym najbardziej skutecznym adwokatem w realizowaniu zadań i aspiracji samorządu w Polsce. Dzisiejsze posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich w Szczawnie-Zdroju jest kolejnym w tym roku już posiedzeniem, które będzie służyło do przeanalizowania naszych opinii na temat pojawiających się nowych propozycji aktów prawnych i wypracowywaniu stanowiska samorządu miejskiego wobec wielu pojawiających się i ciągle aktualnych wyzwań, przed jakimi stoimy.